Stworzymy sobie proces wniosków urlopowych. Tutaj będziemy potrzebować jakiegoś zbiornika danych, w którym będziemy przechowywać wszystkie informacje. Będzie to lista SharePointowa. Kiedy już skonfigurujemy sobie odpowiednią listę SharePointową, stworzymy do tej listy i podepniemy proces flow. Klikamy nowy na stronę główną. Muszę przejść SharePointa. Nowa lista. Wnioski urlopowe nazwijmy. Klikamy przycisk utwórz. Mamy prostą listę SharePointową. Teraz zedytujmy ją trochę do takiego stopnia, żebyśmy mieli tutaj jakieś kolumny. Mamy już kolumnę tytuł, ale dodajmy kolumnę osoba. Tutaj będziemy jakby wpisywać, kto składa, dla kogo jest ten wniosek urlopowy wystawiony, czyli osoba wnioskująca. Osoba lub grupa, zapisz. Mamy kolumnę osobę wnioskującą. Stanowisko jeszcze tej osoby byśmy potrzebowali. Jest to kolumna typu pojedynczy wiersz tekstu. Kolejną kolumną jest miejscowość. Załóżmy, że ten wniosek został złożony, aczkolwiek nie wiem, czy tutaj tak jestem niezbędna do życia, ale jest na pewno kolumna rodzaj urlopu. Jest to kolumna typu wybór. Opcje wyboru. Bezpłatny. Na żądanie. Okolicznościowy. Opieka nad dzieckiem. Zapisujemy tą kolumnę. Kolejna kolumna to będzie od kiedy potrzebujemy tego urlopu. Jest to kolumna typu data. Do kiedy? Swój rodzaj kolumny wybrałem, przepraszam. Ilość dni. Rok. Oraz osoba zatwierdzająca, czyli do kogo nasz wniosek urlopowy będzie przesłany. Tak. Mamy już jakby kolumnę. Które są nam potrzebne przy wniosku urlopowym. Kiedy klikniemy przycisk nowy, rzeczywiście zobaczymy takiego pewnego rodzaju formularz, w którym możemy jakby wprowadzić te wartości. Jednak to są jakby kolumny, które są potrzebne przy wprowadzaniu wniosku, przy jakby dodawaniu nowego wniosku. Także przydałyby się jakieś kolumny, w których byśmy widzieli akcje, które zostały na tym wniosku wykonane, czyli na przykład taką akcją to jest data przesłania, czyli w momencie na przykład, kiedy ten wniosek jest przesyłany do zatwierdzenia, chcielibyśmy, żeby taka informacja automatycznie się uzupełniała, żeby Microsoft Flow automatycznie nam uzupełniał tą kolumnę. Data przesłania, jest to data i godzina. Ta kolumna będzie automatycznie uzupełniona przez Microsoft Flow. W momencie
dodania nowego elementu. Przesłane przez. Oraz kolumny, w których będzie decyzja, czyli takimi kolumnami jest data decyzji, kiedy ona została podjęta, sama decyzja, czy nasz wniosek został zatwierdzony czy odrzucony, przez kogo została podjęta decyzja oraz jakiś komentarz. Także dodajemy te trzy kolumny, data decyzji. Te kolumny także będą uzupełniane przez proces Microsoft Flow. Sama decyzja będzie wyborem. Zatwierdzono, odrzucono. Kto podjął tą decyzję? Zazwyczaj, no praktycznie w 99% przypadków osoba podejmującą decyzję będzie osoba zatwierdzająca, czyli tą, którą wskazaliśmy jako osobę zatwierdzającą. Jednak Microsoft Flow posiada opcję delegacji. Czyli jeżeli osoba, do której wpadła prośba o zatwierdzenie, nie czuje się na siłach, chciałem powiedzieć, nie czuje się odpowiedzialna za zatwierdzenie tej decyzji, może ten wniosek przekierować do innej osoby i inna osoba może podjąć tą decyzję. Także warto mieć taką kolumnę zatwierdzoną przez tak dla czystego spokoju, żeby mieć pełny obraz informacji na liście SharePointowej. Zatwierdzono przez, no właśnie nie zatwierdzono przez, bo wniosek może zostać odrzucony. Także decyzja podjęta przez, to jest odpowiednia nazwa, osoba lub grupa, tak. I kolumna ostatnia, to jest kolumna komentarz osoby podejmującej decyzję. Tak, mamy wszystko, co jest nam potrzebne. I teraz przejdziemy do procesu flow. Klikamy przycisk moje przepływy i dodajemy nowy proces z pustego szablonu. Z pustego. Nazywamy proces wniosek urlopowy. I musimy zdefiniować jako pierwszy krok zawsze wyzwalacz. Co będzie wyzwalaczem? Wyzwalaczem będzie SharePoint po utworzeniu elementu, czyli w momencie, kiedy nowy element, tak zwany item, zostanie dodany na naszej liście wnioski urlopowe, wtedy nastąpi jakby wyzwolenie procesu. OneDrive, SharePointa możemy sobie zamknąć. OneDrive'a także możemy sobie zamknąć, już nam nie będzie potrzebny w trakcie szkolenia. Dobrze, po utworzeniu elementu. Adres witryny, jest to witryna departamentu X. Nazwa listy, jest to lista wnioski urlopowe. Mamy już skonfigurowany wyzwalacz do naszego procesu. Pokaż opcje zaawansowane. Jest to ogranicz kolumny według widoku. Co to jest za akcja? Też pokrótce odpowiem. Możemy ograniczyć ilość kolumn, z których jakby Microsoft Flow będzie zasysać dane. Dlaczego jest to stosowane? Jest to stosowane na przykład w momencie, kiedy lista SharePointowa ma bardzo dużą ilość kolumn, to ograniczamy je do tych, które tylko nam są potrzebne w procesie Microsoft Flow, żeby ten proces szybko się wykonywał. Są to jakby różnice rzędu 2-3 sekund, jednak mimo wszystko czasami, kiedy jest bardzo dużo ilość akcji, proces jest znacznie rozbudowany niż te, które my tu tworzymy, to wtedy ograniczamy te kolumny tylko do tych kilku, z których dane są nam
potrzebne. Tutaj nie potrzebujemy jakby ograniczać tych kolumn. Mamy już wyzwalać stworzone, co powinno się dziać. Wybieramy jakąś akcję. No i tutaj akcją będzie, że ten element jest przekazywany do zatwierdzenia. Wyszukam łączniki akcji. No i teraz muszę znaleźć odpowiednią akcję. Zatwierdzanie. Spróbujmy. Nie mamy. Notification akcja. Zwalacze. Przekaż do zatwierdzenia. Spróbujmy. Przekaż. Akcja się tak nie nazywa. No i tutaj właśnie jakby, jak już wspomniałem wcześniej, bardzo często pracuję z angielskim Microsoft Flowem i po prostu po polsku nie znam odpowiedniej nazwy. Jest to warunek, jest to send me email notification. Też nie wszystkie akcje są przetłumaczone, widzę, więc może tak spróbujmy. Approve. False. O, nie jest przetłumaczone. No tak. No i tak się nazywa po angielsku ta akcja i widocznie jeszcze Microsoft jej nie zdążył przetłumaczyć na język polski. Czasami też się tak zdarza. Także w języku polskim mi tej akcji nie chciało znaleźć. Przepraszam. I interesuje nas ta akcja. Start and wait for an approval. Czyli wystartuj akcję i czekaj na zatwierdzenie. Approval type. Tutaj mamy kilka możliwości zatwierdzenia. Odpowiedzi niestandardowe. Zaczekaj na jedną odpowiedź. Zaczekaj na wszystkie odpowiedzi. To są akcje z premium. No i mamy też zatwierdź, odrzuć. To są takie bardziej podstawowe elementy, które mogą się wykonać, czyli wniosek jest albo zatwierdzany, albo odrzucany. I tutaj mamy pierwsza opcja do udzielenia odpowiedzi. To jest w przypadku, kiedy mamy na przykład więcej osób wpisanych, potrzebnych do zatwierdzenia, że załóżmy, że nie tylko jedna osoba jest obligowana do zatwierdzenia jakiegoś elementu bądź dokumentu, bądź kilka. To wtedy wybieramy, że jakby pierwsza osoba musi to zatwierdzić, albo że wszystkie osoby muszą zatwierdzić, żeby jakby ten element, bądź dokument, bądź cokolwiek było w całości zatwierdzone. Tutaj możemy, jako że mamy tylko jedną osobę, która nam będzie zatwierdzać, bądź odrzucać, możemy wybrać dowolną z tych akcji. Wybierzmy sobie, że pierwsza osoba do udzielenia odpowiedzi. I tutaj mamy już właściwości, które musimy uzupełnić, które ta osoba otrzyma w zadaniu. Tytuł zadania, który będzie widoczny w tym okienku. W zatwierdzeniach będzie się nazywał nowy wniosek do zatwierdzenia. I tutaj mamy już jakby podpowiedzi, jakieś możemy wstawić zmienną, nowy wniosek do zatwierdzenia, załóżmy, że to będzie od, czyli od osoby, która jakby ten wniosek składała. Mamy taką kolumnę w SharePoincie, która się nazywa osoba wnioskująca. Znajdźmy ją sobie tutaj. I to, co nas interesuje, to jest osoba wnioskująca display name. Możemy także tej osoby wnioskującej pokazać departament, możemy tej osoby wnioskującej pokazać e-mail, możemy opis stanowiska, nie opis stanowiska, tylko stanowisko. Możemy także pokazać jej zdjęcie tutaj. Także takie mamy zmienne, które możemy pokazać, jednak tutaj jest to zwykły display name. Do kogo ten zatwierdzenie będzie przypisane? No to będzie przypisane do osoby zatwierdzającej. Detale
item link, czyli możemy dodać na przykład link do tego elementu, żeby sobie osoba mogła go otworzyć. Na przykład link, zmodyfikowana ścieżka folderu. Pokaż opcje zaawansowane. Item link description. Tak. Z tego co pamiętam, item link description jest to opis tylko do linku, natomiast detale to są informacje, którą osoba zobaczy jakby po otworzeniu tego jakby tej swojej rzeczy, która czeka na zatwierdzenie bądź na odrzucenie. Czyli uzupełnimy sobie detale jakieś, żeby ona zobaczyła, żeby nie musiała przechodzić do programu SharePoint, tylko już jakby w prośbę o zatwierdzenie widziała odpowiednie wymagane informacje, żeby mogła podjąć decyzję i co taka osoba zatwierdzająca potrzebuje. Na pewno potrzebuje, jakby już tutaj ma informację, kto jest osobą wnioskującą, ale dodajemy sobie właśnie jeszcze raz tą osobę wnioskującą, czyli osoba wnioskująca. Osoba wnioskująca, przeszukaj wartość, tam jest osoba wnioskująca display name. To, co jeszcze chciałaby ta osoba zobaczyć, jest to stanowisko osoby wnioskującej. I jeżeli przejdziemy na naszą listę SharePointową, mamy taką kolumnę stanowisko. Także stanowisko. Jeszcze informacja, która by się przydała, to jest rodzaj urlopu. Mamy jeszcze na SharePoincie kolumny takie jak od kiedy do kiedy. Ilość dni oraz rok. Także takie właściwości zobaczy osoba zatwierdzająca. Klikamy przycisk Zapisz i zobaczmy, jak to zadziała na chwilę obecną. Także klikamy przycisk Test. Wykonam akcję wyzwalacza. Zapisz i przetestuj. Czekam, teraz Microsoft Flow będzie czekać na nas wyzwalacz. Wyzwalaczem jest utworzenie nowego elementu na liście wnioski urlopowe. Przechodzimy do listy wnioski urlopowe, tworzymy nowy wniosek, wprowadzamy tytuł. Osoba wnioskująca jestem to ja, czyli konto testowe Office Cloud. Stanowisko Microsoft Flow Specialist. Rodzaj urlopu na żądanie. Od kiedy? Wybierzmy sobie datę na majówkę. Chcemy ten urlop, czyli od 29 do 3. Ilość dni to są 3, ponieważ pierwszy i trzeci są to dni wolne od pracy, także pozostają tylko 3 dni w tygodniu. Rok 2019, urlop jest brany za rok 2019 oraz osobą zatwierdzającą będę też ja.
Także sam sobie zatwierdzę wniosek, żeby oczywiście Wam pokazać, jak to będzie wyglądało z perspektywy osoby zatwierdzającej. Te kolumny, data przesłania, przesłane przez data decyzji, decyzja i tak dalej, będą uzupełniane przez Microsoft Flow, także ich tutaj nie będę uzupełniał. W następnym szkoleniu, które będę prowadził, to będzie szkolenie z Power Appsów. Wtedy jakby za pomocą Power Appsów sobie ten formularz w lekki sposób zedytujemy i pokażę Wam, jak te kolumny ukryć dla osób na etapie poszczególnych jakby tam statusów bądź na podstawie tego, na jakim etapie jest nasz przepływ pracy. To wtedy sobie właśnie zrobimy takie cuda. Na chwilę obecną, jakby zostawmy te kolumny, po prostu ich nie ruszajmy. Klikamy przycisk zapisz. Element został zapisany i zobaczmy, czy nasz Microsoft Flow zadziałał. Zadziałał. Twój przepływ pracy jest uruchomiony. On się nie zakończył, bo jakby zakończy się dopiero po podjęciu decyzji. Tutaj mamy informację, że element został utworzony, jakie szczegóły odnośnie tego elementu, tytuł, osoba, z jakimi po prostu właściwościami ten element został utworzony oraz start and wait for approval. To jest po prostu informacja o tym, że jest to w tym toku, że czekamy na zatwierdzenie. I teraz przechodzimy do zakładki zatwierdzenia. I rzeczywiście mamy tutaj pierwszą rzecz, którą należy zatwierdzić bądź odrzucić. Jest to nowy wniosek do zatwierdzenia od Office Cloud. Po kliknięciu w ten wniosek rzeczywiście widzimy sobie szczegóły tak, jak je skonfigurowaliśmy. Jest to osoba wnioskująca Office Cloud, stanowisko Microsoft Flow Specialist. I rzeczywiście tutaj wszystko jest tak, jak zostało wpisane przez nas na liście SharePointowej. Mamy właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, opcję, że możemy zmienić to przypisanie na jakąś inną osobę, czyli możemy na przykład zepchnąć zadanie, tak zwany przycisk forward tutaj jest, bądź możemy ten wniosek zatwierdzić bądź odrzucić. No to zatwierdźmy go i zostawmy komentarz, test, potwierdź. Wniosek został zatwierdzony. On zniknie, jakby nam z tego miejsca odebrano. Będzie on widoczny oczywiście w historii, że kiedyś takie zatwierdzenie przez nas miało miejsce. Tak. Proces się zakończył. Mamy informację, że przebieg przepływu zakończył się pomyślnie. Kiedy wejdziemy do wnętrza jego, widzimy, że on trwał całą 1 minutę, czyli 1 minutę oczekiwaliśmy na zatwierdzenie, jednakże na naszym SharePoincie, jak widzimy, żadne kolumny nie zostały uzupełnione. Po prostu no, przepływ jakby nie uzupełni tych kolumn, co nie jest nic dziwnego, ponieważ musimy sobie takie uzupełnienie kolumn w tym przepływie skonfigurować. No i to tym się zajmiemy na chwilę obecną. Wracamy do naszego przepływu i chcemy go trochę rozbudować, właśnie żeby uzupełniał nam te kolumny. Także tak. Od czego zaczniemy? Jakie mamy kolumny? Mamy kolumny datę przesłania i przesłane przez. Te kolumny by się opłacało, te kolumny będą uzupełniane w momencie przed zatwierdzeniem. Natomiast kolumny takie jak data decyzji, decyzja podjęta przez oraz komentarz osoby podejmującej decyzji będą uzupełniane po zatwierdzeniu. Także na początku zajmiemy się tymi kolumnami data przesłania i przesłane przez, żeby one były uzupełnione automatycznie przez proces Microsoft Flow. Tak, dodajemy tutaj akcję. Ta akcja musi się zadać przed zatwierdzeniem. Akcją będzie edytuj elementy na liście SharePoint. Pobierz elementy, przenieś elementy, przenieś plik, przenieś folder, rozpoznaj osobę, utwórz element, nie, utwórz plik, aktualizuj element. To jest akcja, której szukamy. Adres witryny, departament X, nazwa listy, wnioski urlopowe. Identyfikator, to jest unikatowy identyfikator elementu do zaktualizowania. Każdy element na liście SharePointowej posiada taki unikalny identyfikator. Tutaj już nam jakby podpowiada, że jest to identyfikator tego elementu z góry. Tytuł.
Też jest ta informacja potrzebna i wybierzmy sobie kolumnę tytuł, mamy taką i elementy, które chcemy zaktualizować. Także chcemy zaktualizować, które to były kolumny? Data przesłania i przesłane przez. Mamy datę przesłania? Jest data przesłania. Data przesłania będzie element, będzie datą, w którym został utworzony element. Oraz przesłane przez. Będzie osobą, która utworzyła element, czyli utworzone przez claims, bo tutaj mamy przesłane przez claims, utworzone przez claims. Tak, mamy rzeczywiście tą akcję dodaną, że aktualizujemy element o te dwie wartości. Kontroler przepływu, 0 błędów, 0 ostrzeżeń, to znaczy, że działa. Klikamy przycisk test. Wykonam akcję wyzwalacza. Możemy wybrać tą opcję, bądź jest także inna ciekawa akcja przy użyciu danych z poprzednich przepływów, czyli na przykład możemy jakby ten element stworzyć jeszcze raz, kiedy wybierzemy tą opcję przy użyciu danych z poprzednich przepływów, jakby flow zapamiętuje, jaka akcja ostatnio się zadziała, dokładnie który element był wyzwolony, i jakby na tym elemencie zostanie wykonana ta akcja. No także spróbujmy właśnie zobaczyć i updateować ten element za pomocą przy użyciu danych z poprzednich przebiegów. Zapisz i przetestuj. Twój przepływ pracy jest uruchomiony. Utworzony został element ten, jakby po prostu Flow sobie tego utworzył sam dla siebie, mimo że nie ma jego kopii. I następna rzecz, która się zadziała, to było aktualizacja elementu. No i jak widzimy, ten element został także zaktualizowany. Te dwie kolumny zostały zaktualizowane. Data przesłania rzeczywiście jest to data dzisiejsza, 26 marca, oraz przesłane przez Office Cloud. I tak rzeczywiście to się stało. Office Cloud ten element utworzyło. No i tutaj także pojawił nam się nowe zatwierdzenie, nowy wniosek do zatwierdzenia dla Office Cloud, zupełnie jak w poprzednim etapie. Jednak nie chcemy tego zatwierdzać bądź odrzucać. Mamy taką opcję, żeby też przepływ pracy, że tak nieładnie powiem, ubić. Także Wam pokażę, jak to działa. Klikamy tylko w przycisk anuluj jako właściciel przepływu pracy i możemy go anulować. Klikam przycisk OK. Przepływ pracy został anulowany. Zatwierdzenie jakby tutaj już w momencie odrzucenia bądź zatwierdzenia. Nic się z nim nie zadzieje, jakby użytkownik dostanie informację, że już nie, ten element nie wymaga zatwierdzenia, też on po jakimś czasie zniknie z tego widoku. Twoje żądanie zostało odrzucone. No i także na historii przepływu pracy zobaczymy, że nasz poprzedni przepływ pracy został, że tak powiem, ubity. Test cancelled. Cancelled to jest status, że został przepływ pracy zakończony. Jednak widzimy, że to, co chcieliśmy osiągnąć w tym teście, to, żeby kolumny data przesłania oraz przesłane przez były uzupełniane. Teraz pozostało nam już po podjęciu decyzji przez naszego przełożonego, czy jak tak w tym przypadku przez osobę zatwierdzającą, musimy uzupełnić pozostałe cztery kolumny: data decyzji, decyzja podjęta przez oraz komentarz osoby podejmującej decyzję. No to jak te kolumny uzupełnić? Na początku postaramy się uzupełnić kolumnę decyzja. Wchodzimy w nasz przepływ pracy. Wniosek urlopowy, edytujemy, nowy krok. I to, co musimy tutaj zrobić,
to musimy postawić tak zwany warunek logiczny, tak zwany if, że albo jest jedna z akcji spełniona, albo nie jest spełniona. Dlaczego stawiamy takiego ifa, taki warunek jeśli i czego on będzie dotyczył? Będzie dotyczył tego, że decyzja może zostać podjęta, zatwierdzona bądź odrzucona. Mamy jakby dwie dane wyjściowe. Może być albo tak, albo tak. Nie może być tylko approve, może być także odrzuć. Potrzebujemy tego ifa, żeby zobaczyć, jaka decyzja była podjęta, żeby uzupełnić tą kolumnę odpowiednimi danymi. Czyli w momencie zatwierdzenia, żeby została tutaj wpisana wartość, że wniosek został zatwierdzony. A w momencie odrzucenia, żeby została tutaj wpisana wartość, że wniosek został odrzucony. Czyli budujemy takiego ifa. Jest to warunek. Tutaj już, jak widzimy, Microsoft to przetłumaczył. I tak. Response jest wartością, która nas interesuje. Jest równe i wybierz wartość. I tutaj musimy wpisać wartość z ręki. I jak zobaczyć, jakie są w ogóle opcje dla wartości response, dla odpowiedzi? Możemy to zobaczyć na podstawie poprzednich przepływów pracy, które mieliśmy. Czyli wchodzimy w historię. Wniosek urlopowy. Historia przebiegu. Weźmy ten, który się zakończył, gdzie była jakaś odpowiedź. Klikamy w akcję Started Waiting for Approval i tutaj mamy wszystkie detale. I widzimy, że response w momencie zatwierdzenia jest approve. Tak po prostu Microsoft Flow nazywa tego responsa. Jest po prostu napisane approve. No i tak ten approve stawiamy tutaj w naszym warunku. Approve. Po prostu wpisujemy. Mamy już utworzony warunek, czyli jeżeli response jest równy approve, tutaj mamy ścieżkę. Co się dzieje, jeżeli tak jest, jeżeli rzeczywiście zatwierdziliśmy element, a tu się mamy ścieżkę, co się dzieje, jeżeli nie zatwierdziliśmy tego elementu. Czyli tak, jeżeli warunek jest spełniony, czyli że został zatwierdzony nasz element, tutaj update'ujemy, aktualizujemy właśnie tą kolumnę na liście wniosków, kolumnę decyzja na wartość wniosek zatwierdzony, a jeżeli został odrzucony, to aktualizujemy wartość tego wniosku na wniosek odrzucony. No to dodajemy takie akcje. SharePoint. Aktualizacja elementu, adres witryny, departament X, nazwa listy, wnioski urlopowe, identyfikator po utworzeniu elementu, tytuł po utworzeniu elementu, osoba wnioskująca. Tutaj nic nie aktualizujemy, ale aktualizujemy decyzję value na zatwierdzono. Taki sam element dodajemy tutaj. Taką samą akcję dodajemy tutaj. Ona też jest aktualizuj element. Takie same właściwości. Departament X. Wnioski urlopowe. Identyfikator. I bierzemy identyfikator z tej akcji po utworzeniu elementu, czyli z tej głównej. Tytuł, taka sama historia jak dla identyfikatora. Oraz wstawiamy decyzję value na odrzucono. Tak. Klikamy przycisk zapisz. Klikamy kontrolę przepływu, patrzymy, czy są jakieś błędy, jakieś ostrzeżenia o niezgodnościach, o błędach, które popełniliśmy w procesie. Jak widzimy, jest czysto. I życzę temu wszystkim z Was, żeby zawsze było czysto, żeby nie było żadnych błędów i ostrzeżeń. I klikamy przycisk test. Wybieramy jedną z tych dwóch opcji do testów przepływu. Wykonam akcję wyzwalacza. Czyli teraz jakby ja manualnie dodam nowy element, żeby nam się nie mieszało. Zapisz i przetestuj. I teraz SharePoint, teraz nasz Microsoft Flow będzie czekał na akcję z SharePointa. Czeka, czeka.
To dodajemy nowy wniosek urlopowy. Tytuł nowy wniosek. Osoba wnioskująca będę to ja. Stanowisko. Zmienimy sobie teraz stanowisko na jakieś inne. Rodzaj urlopu weźmy sobie bezpłatny tym razem. Od kiedy? Na całe wakacje. Nie pamiętam, kiedy wakacje w szkole zaczynają się, ale 21 czerwiec do 1 września. Ilość dni będzie to dużo. Załóżmy, że to jest około 60. Rok 2019. Osobą zatwierdzającą, tak jak w poprzednich przypadków, będzie konto Office Cloud, czyli sam sobie zatwierdzę ten wniosek. Tych kolumn uzupełniamy. One, tak jak wspomniałem, są uzupełniane przez proces Microsoft Flow. Znaczy, dążymy do tego, żeby były uzupełniane przez proces Microsoft Flow. Klikamy przycisk Zapisz. Wracamy do naszego przepływu. Twój przepływ pracy jest uruchamiany. Rzeczywiście poszedł. Rzeczywiście zatwierdzenie zostało wysłane. I teraz musimy sobie. Wracamy do tej listy, zobaczmy, czy kolumny data przesłania i przesłano przez się uzupełniły. Uzupełniły się, jest OK. Started waiting for approval, czyli teraz mamy ten element, wisi nam w zatwierdzeniu i zatwierdźmy ten element i zobaczmy, czy rzeczywiście kolumna decyzja także nam się uzupełni. Albo zatwierdźmy sobie ten element z trochę innego poziomu tym razem poprzez wiadomość e-mail. Pokażę Wam też przy okazji, jak to działa. Tak jak widzimy, mamy wiadomość e-mail Powered by Microsoft Flows, data utworzenia, szczegóły, dokładnie to samo co w tym miejscu. I mamy przyciski zatwierdź, odrzuć. Już bezpośrednio przez wiadomość e-mail możemy wniosek zatwierdzić bądź odrzucić. Zatwierdzamy, podajemy jakąś komentarz opcjonalnie. Klikamy Submit, operacja w toku, czekamy chwilkę. Został ten wniosek zatwierdzony. Jeżeli przejdziemy do zatwierdzeń, zobaczymy, że on stąd znikł i w historii będzie on widoczny jako zatwierdzony. Tak, zatwierdzony, zatwierdzony. Żądanie zatwierdzone, data i godzina. SharePoint. Co u nas w SharePointie się zadziało? Czy kolumna decyzja się uzupełniła? Uzupełniła się. Mamy informację, że zostało to zatwierdzone. To teraz przetestujmy, co się stanie, jeżeli będzie, czy odrzucenie też zadziała, czy w momencie odrzucenia też wartość odpowiednio się tutaj napełni. W tym wypadku, żeby to trochę szybciej przetestować, po prostu szczyścimy tą wartość. Nie mogę jej szczyścić niestety, chyba że poprzez opcję szybką edycję będę mógł ją szczyścić. Tak, jest szczyszczona. Także idziemy do tego przepływu pracy. Przechodzimy do trybu edycji. Klikamy przycisk test. Przy użyciu danych z poprzednich przebiegów wybieramy ten ostatni. Zapisz i przetestuj. Proces już się uruchamia. Mamy już odrzucenie. Mamy już e-mail został do nas wysłany z prośbą o odrzucenie. Tylko musimy chwilkę poczekać, żeby on się tu pokazał. A więc sobie zatwierdźmy go z tego poziomu. Odrzucamy wniosek, klikamy odrzuć, potwierdź bez komentarza. Twoje żądanie zostało odrzucone. Znika element z listy odebrano. Jest widoczny w historii, to znaczy, że już wykonywaliśmy na nią czynność, już wykonaliśmy na nią czynność. Przechodzimy do strony Departamentu X i mamy już informację, że odrzucono. Także już widzimy, że warunek został przez nas dobrze dodany i on działa. Rzeczywiście tutaj mamy
informację o tym, czy wniosek został zatwierdzony, czy odrzucony. Proces został przez nas pomyślnie skonfigurowany dla obu warunków. Działa tak, jak powinien.